Witajcie, cześć i dzień dobry. Dzisiejszy filmik będzie dotyczył jednostki CRDI, w której pojawia się olej w kolektorze ssącym, a może nie tak do końca w kolektorze ssącym, jak w wejściu do turbiny, czyli odkręcamy sobie węża od powietrza, ten, który leci tutaj od filtra powietrza i widzimy, że tam jest olej. I bardzo często gęsto jest tak, że ktoś mówi, turbina jest do wymiany, bo pluje olejem. No tak. Tylko zacznijmy od tego, że ta rura to jest zasysanie powietrza, czyli turbina jest takim odkurzaczem, który wciąga te wszystkie śmieci, które latają sobie dookoła, więc jeżeli ten olej by był wypluwany przez turbinę, to jednocześnie byłby zasysany i wypluwany, ale do silnika, czyli poprzez intercooler dostawałby się do silnika kolektorem ssącym. Gdzie tu go mamy? No tu go mamy, kolektorem ssącym, a on się nam nie dostaje kolektorem ssącym. Znaczy wiadomo, po części na pewno tak, bo nie ma idealnego układu w turbodieslu. Natomiast rzecz jest jaka. Jeżeli olej się pojawia, to pojawia się z odmy. Więc tu mamy odmę, czyli tą rurkę, która jest na górze w deklu klawiatury, czyli pokrywie rozrządu, i to sobie leci do turbinki, do tego węża, który jest na kolektorze tutaj w lotowym, czyli na wejściu do turbiny. Natomiast rzecz jest jaka. Bardzo często gęsto jest tak, że komuś włącza się częste wypalanie. Ktoś robi bardzo długie dystanse, ktoś próbuje przeciskać ten silnik i tak dalej, i tak dalej. Mimo to wypalanie dalej pojawia się zbyt często. No i sytuacja tutaj jest taka, z którą chcę się z Wami dzisiaj podzielić. Nawet jeżeli będziecie samolot zmieniali w rakietę, to wierzcie mi, że będziecie mieli i tak złe spalanie. Mówimy tutaj o jednostce, która już przeleciała 200 tysięcy. Zaraz pokażę Wam na podstawie 200 tysięcy, co udało się mi zdiagnozować i dlaczego silnik tak naprawdę ma przedmuchy. Bo często jest tak, że ktoś pod filmami porusza w komentarzu, że bardzo duże przedmuchy ma, jak odkręci sobie dekielek tutaj, ten wlew oleju, który jest, że bardzo tutaj jest duży przedmuch. A duży przedmuch będzie już z uszkodzonej głowicy. No i dobra, przechodzimy do setna, idziemy na stół. I spotykamy się już na stole i słuchajcie, rzecz jest jaka. Tutaj mamy głowicę, która zrobiła równe 200 tysięcy, coś tam kilometrów z hakiem delikatnie. I z czym się chcę z Wami podzielić? Jeżeli generalnie na ten film natrafiliście, no to wierzcie mi, że metody prostszej jakiejś nie będzie, oprócz tego, co Wam omówię. Choć znajdą się i tacy, którzy będą próbowali, ale nie tędy droga. Ale o czym zmierzam? W takiej głowicy mamy dwa wałki, mamy 16 zaworów. Ta głowica zrobiła 200 tysięcy. Ona jest już wstępnie wymyta, bo inaczej byśmy jej na stół nie rzucili, bo by była kapiącym jednym wielkim czarnym olejem. Rzecz jest jaka. Mamy zawory, prawda? Te zawory w tym momencie wyglądają, jak wyglądają, ze względu na to, że one zostały już dotarte, zostały wyczyszczone, wymyte. Natomiast wierzcie mi, nie nagrałem Wam tego wcześniej, choć żałuję. Gdybyście zobaczyli, jak wyglądały zawory przy 200 tysiącach, to powiedzielibyście, że ten silnik wręcz nie miał możliwości, by pracować. Jeżeli nie oglądaliście, to oglądnijcie sobie naprawdę filmik, na którym pokazuję pierścienie, tłoki, jak wyglądają z takiego właśnie silnika, który te 200 tysięcy przeżył, a przekonacie się, że on spalania wręcz normalnego nie miał. Z tego, co udało się mi ustalić, silnik miał bardzo częste wypalanie. No właśnie, a jeżeli częste wypalanie, to dlaczego? To nie dlatego, że jemu się tak chce, nie dlatego, że na tyle paliwa jest i on chce sobie lać w ten kocioł, w tego DPF-a, żeby go wypalić, tylko po prostu jest jakieś zaburzenie, jest złe spalanie. Dochodzi do złego spalania, dochodzi do jakiegoś zadymienia, które nie powinno być. I oczywiście o tych przedmuchach mówię, które poruszyliśmy na początku filmu, że one się naprawdę zdarzają i one robią bardzo dużą robotę. Natomiast musimy wiedzieć jedno. Pierścienie to jest skutek złego spalania. Natomiast to, co się wydostaje
z silnika jest ponownie zasysane, to tylko i wyłącznie olej. Bo wiadomo, że w silniku pracuje olej, w odrębnym układzie pracuje ciecz chłodząca. Natomiast do czego zmierzam? Są uszczelniacze zaworowe. Zaraz przejdziemy do ich dokładnych analizy. I one sobie siedzą na każdym zaworze. One sobie uszczelniają zawór, prawda? Natomiast jeżeli te zawory są, przyjmijmy, szczelne, czyli one są zamykane od dołu i ciśnienie jest utrzymywane na cylindrach, to chwała, jest ok. Do pewnego czasu oczywiście. Dlatego, że one zostają w pewnym momencie obrośnięte jednym wielkim nagarem i zaczyna się robić niepokojące coś, co się robi z piekiem. A spiek taki, wiecie bardzo dobrze, że czasem trzeba zeskrobać, bo i na mechanicznie, bo inaczej po prostu nie ma możliwości wręcz go usunięcia, żeby spłynął. Natomiast analizę niestety zrobiłem z zaworów, łącznie z tymi właśnie, które tymi uszczelniaczami zaworowymi. Oczywiście ja tu na stole mam 8 sztuk, 4 nowe i 4 używane. Ja zaraz Wam pokażę bardzo blisko, żebyście się przekonali. Natomiast do czego zmierzam? Taki uszczelniacz, on sobie siedzi na trzonku, uszczelnia sobie zawór. On w tym momencie wszedł ładnie, wszedł, można by było powiedzieć, ciasno. Natomiast muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. Według z mojego zwymiarowania wszystkich tutaj, które są, wyszło, że oczywiście z jakimś tam błędem pomiarowym, bo to jest normalne, nie? Trzonek zaworu mamy tutaj w granicach 4,43, jakieś niewielkie zużycie, opisywany katalogowo jako 4,50, tak mniej więcej, ale przyjmijmy, że ja mam jakiś błąd pomiarowy tutaj, więc w tych granicach około 4,50 mamy, przepraszam, nie 4,50, tylko 5,50 mamy grubość tutaj tego trzonka. Natomiast wewnątrz otworu, który jest na uszczelniaczu zaworowym, zaraz, żebyśmy to mieli dokładnie sprawdzone. Spadło. Słuchajcie, czyli luźno przelatująca sufmiarka, która pokazuje również w setkach. Zobaczcie, po zwymiarowaniu kilku poza filmem miałem takie wymiary, czyli około 5,40, 5,30, więc można powiedzieć, że 1/10, 2/10 mm. Tyle uszczelniacz jest tylko węższy ze względu na jego zużycie. Natomiast uszczelniacz, który jest nowy, próbuję to zrobić tak, żeby on po prostu spadał delikatnie, wtedy wiem, że on już się nie trzyma. Zobaczcie, takie wymiary dały mi poza filmem test, 4,50, czyli tutaj mamy spokojnie po pół centymetra z każdej strony docisk, można powiedzieć, nie już przyjmijmy po każdej stronie, a wiadomo, że on dookoła zaciska. Natomiast jak Wam za chwilkę pokażę to z bliska, co daje oczywiście wynik jaki? Ano taki, że jeżeli zaczyna się niepokojące spalanie, bądź przyszło już zaliczyć kompleksową naprawę silnika, jego regenerację, no to wierzcie, że tutaj na koszcie nie zaoszczędzicie. Dlatego też mechanik, ja uważam, powinien podejść tak. Jeżeli robimy, to warunek jest taki, że robimy kompleksik, czyli wymieniamy pierścienie, wymieniamy uszczelniacze, wymieniamy ewentualnie, jeżeli już mamy rozebrane panewki, a przyszło 200 tysięcy, więc jak oglądaliście poprzedni filmik, to się przekonaliście, że 200 tysięcy już wykazało bardzo duże zużycie panewek, więc jest sytuacja jeszcze ratowania silnika. Ja nie krytykuję jednostki CRDI. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli przychodzi nam 200 tysięcy czy 250 tysięcy i taki silnik przeżył, to wierzcie mi, jest bardzo dobrze w porównaniu z innymi jednostkami, które na przykład przejeżdżają 100-120 tysięcy i to już jest ich koniec. A wiecie bardzo dobrze, że takie jednostki są, takie silniki. Nie chcę krytykować, nie chcę mówić jakiej marki, bo to łatwo jest doczytać w sieci, w internecie. Natomiast takie silniki niestety, ale są.
które dożywają 120 tysięcy przy 150, jak im się uda dobić, to i tak już jest praktycznie rzecz biorąc złom. Więc jeżeli taki silnik z taką głowicą, z takimi rozwiązaniami technicznymi przeżył 200 tysięcy, 250 i po wymianie uszczelniaczy, sprawdzeniu wszystkiego, docieraniu jest sytuacja do ogarnięcia, to ja uważam, że jest bardzo dobrze. To nie to, żeby tak zachwalać, nie? I teraz pytanie takie, czy można by było ewentualnie wymienić uszczelniacze zaworowe, które robią bardzo dużego psikusa? Dlaczego? O tym nie powiedziałem. Całe ciśnienie, które jest na przykład nie na kolektorze ssącym, bo jeżeli na zaworach ssących są nieszczelności tutaj, no to wiadomo, że będzie tylko niepotrzebne gdzieś tam zasysanie czegoś. Natomiast całe ciśnienie po sprężaniu, czyli na wydechu, które się pojawia, to sprężanie, jeszcze nie daj Boże, jak się okaże, że zawory są nieszczelne, poprzez zawory wydechowe, czyli te uszczelniacze na wydechu, które są, przedostają się do góry, do tej głowicy. Powstaje ciśnienie, nie podciśnienie, tylko ciśnienie, czyli na plusie, które odmą razem z olejem, który został wyłapany, wypluty pod ciśnieniem, zostaje wprowadzony z powrotem ponownie do silnika. Tego oleju nie musi być hektolitrami. Wystarczy bardzo niewiele, żeby nasz silnik zaczął kopcić, miał wypalanie częste i tak dalej. Czyli ten olej powodował już zaburzenie pracy tego silnika. Ja wiem, że na tym filmie pojawią się również krytycy, którzy powiedzą, że chłopie, co ty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja przyjmuję, zdaję sobie sprawę z tego, że krytyka jest wszędzie, więc ja też przyjmuję, jeżeli ktoś coś krytykuje. Ja też wszystkiego nie wiem, też pamiętajcie, uczę się. Każdy popełnia błędy, ale dzielę się z tym, co mogę się z wami podzielić. Generalnie rzecz jest jaka. Wiem, że są tacy, którzy na przykład podchodzą do wymiany takiego uszczelniacza zaworowego na silniku. Jest taka możliwość. Osobiście kiedyś testowałem. Można wypiąć zawór. Od góry rozpiąć mu, ściągnąć sprężynę, ściągnąć tutaj zamki, które są. Wymienić uszczelniacz. Ale wierzcie mi, że to jest tak jak zakładanie majtek nowych po wyjściu z ubikacji, po opróżnieniu się i nic więcej. Więc czy to jest rozwiązanie? To nie jest rozwiązanie. A do czego zmierzam? No do tego, że jeżeli zawór nasz został zabrudzony, został obrośnięty nagarem, tym wszystkim, co się zgromadziło, to kwestia wymiany naszego uszczelniacza to jest po prostu, no ja nie wiem, no mijające się coś z celem, ze względu na to, że na takiej powierzchni tutaj zawsze zgromadzi się nagar, zawsze zgromadzi się coś, co zaczyna czasem niekiedy blokować w prowadnicy, bo tam są takie metalowe prowadniczki, po których się ślizga tutaj ten członek, czyli ten pręcik, którego my widzimy na filmie. Natomiast jeżeli nie doprowadzimy tej powierzchni, a doprowadzić ją możemy tylko po zdjęciu głowicy, także zobaczcie, nie to, że ja ściemniam i kombinuję, tutaj mamy zestaw wstępnie wyczyszczonych, przygotowanych zaworów, oczywiście onumerowanych, który idzie na który cylinder, a ja się chcę z wami dlatego tym podzielić. Dlatego też zmierzam do czego? Jeżeli chcecie waszą jednostkę zregenerować, uratować, niestety musicie się spodziewać z kosztami. Czyli zdjęcie głowicy, planowanie głowicy, jeżeli macie te przedmuchy, a wierzcie mi, że to jest kolejny silnik, w którym ściągam zawory, ściągam uszczelniacze zaworowe, które naprawdę, wierzcie mi, jest koszt znikomy względem reszty całości. No ale niestety, więc tutaj za chwilkę się z wami podzielę, jak wyglądają wizualnie otwory, o których mówiłem na zaworach. Więc poczekajmy chwilę. Dobra, kamerka w rękę i pokażę wam to. Zobaczcie wizualnie, jakie średnice otworów są w tych górnych, to górne to są już zużyte, a jakie są w tych dolnych, więc nawet gdybyśmy nie brali suwmiarki, tylko po prostu podglądnęli sobie wizualnie, to już widzimy, jaki jest otwór tu, jaki jest otwór tu. Ja wiem, że to są
to są nowe zawory, nowe uszczelniacze, które jeszcze się nie dotarły. Ale jeżeli na dzień dobry byśmy chcieli taki uszczelniacz założyć, to już byłaby to jedna wielka głupota. I kolejny temat, zobaczcie, 267 tysięcy przejechane. Jaka jest wielkość zużytych uszczelniaczy zaworowych? Te górne to są zużyte, te dolne są nowe. No właśnie, jak to miało nie pobierać oleju? Także widzicie, tu mamy zawory, gdzie one są. To są zawory, które już można będzie po wyczyszczeniu tylko zakładać, ze względu na to, że są dotarte. Tylko trzeba będzie jeszcze przemyć głowiczkę po dotarciu. Tak to właśnie wygląda. Dlatego też uczulam pewnych mechaników. Jeżeli podchodzicie do właściciela, to powiedzcie mu: sąsiad, czy proszę pana, jeżeli naprawia i podchodzimy do naprawy, będzie to pana kosztowało na przykład 1000 zł więcej, ze względu na to, że trzeba dotrzeć zawory. Trzeba zdjąć głowicę uszczelniacza, zrobić. Ja tak strzeliłem ceną, bo więc tutaj nie znam ceny, jakie są wartości rynkowe, w jakich usługach się mieszczą te ceny. Natomiast warto takie coś naprawdę uwzględnić, dlatego że ratujecie w ten sposób silnik. No i swój portfel, bo wierzcie mi, że częste wypalanie doprowadzi do tego, że w pewnym momencie może upalić wam zawór, może zrobić wam spustoszenie silnik, coś tam niepokojącego się wydarzyć. No i będzie to taki, powiedzmy, koszt naprawy względem kosztów później tej naprawy drugiej, poważniejszej, będzie już naprawdę radykalny. Także myślę, że się ten filmik komuś przydał. Liczę oczywiście na łapeczkę w górę. Jeżeli macie pytania, komentarze, zapraszam bardzo chętnie. I od razu nie wiem, czy powiedziałem, czy nie, takich uszczelniaczy, jak i zaworów mamy w takim silniku dokładnie 16. Te mniejsze zawory to są zawory wydechowe, czyli wylotowe, jako exit opisane, a in, czyli wejściowe, z kolektora ssącego, to są te wielkie, duże. One pracują po dwa. Tak samo, żaden z nich nie odpoczywa. Także póki co mniej napraw, mniej awarii i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.